Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie błogosławieństwo sprawiedliwego. Serdecznie zapraszam. Razem ze mną w studium biorą udział Maria, Waldemar i Waldemar. A ja nazywam się Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, przekazane pod natchnieniem Ducha Świętego i dlatego nasze studium rozpoczniemy modlitwą. Maria się pomodli. Drogi ukochany nasz Boże i Panie, zgromadzamy się dzisiaj tu dla studiowania Twojego Słowa. Jak zwykle w każdy czas, ażeby w sabat można było być z Tobą i przekazywać to Słowo dalej. Prosimy Cię, Panie, ażebyś był z nami. Prosimy Cię o Ducha Twego Świętego, o Jego prowadzenie. Studiujemy przysłowia Salomona. Twoją mądrość, Panie, pragniemy przyswoić sobie. Przyswoić, że żyć nią. Prosimy Cię, Panie, ażeby to studium było tym światłem, które będzie nas prowadziło ku wiecznej nadziei, ku zbawieniu. Pobłogosław to studium wszystkich nas zebranych tutaj. Niech Duch Twój Święty mówi przez nas. Prosimy Cię również o błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy, odbiorców, dla internautów, gdziekolwiek są. A Tobie niech będzie chwała i dzięki i uwielbienie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 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 Tak jak już zapowiedziałem, tematem kolejnego studium Słowa Bożego będzie błogosławieństwo sprawiedliwego. Przede wszystkim ten temat będziemy studiowali w oparciu o przypowieści Salomona i wielu innych, chociaż wszystkie zebrane razem pod natchnieniem Ducha Świętego, a więc jest to Słowo Boże, Słowo naszego Pana. Błogosławieństwo sprawiedliwego. Może na wstępie zapytamy, a co to jest sprawiedliwość? Tak w ujęciu biblijnym. Co to jest sprawiedliwość? Zgodnie z Słowem Bożym. No kto chce odpowiedzieć? Ja sobie próbowałam wytłumaczyć to słowo po prostu jako sprawiać prawo. Czynić prawo. Tak, czyli żyć zgodnie prawo. Z prawem. Tak. W oparciu o Słowo Boże, no przede wszystkim z jakim prawem? Bożym, tylko Bożym. Słowem, znaczy prawem Bożym. Tak. Czyli przede wszystkim z 10 przykazaniami Bożymi, które następnie w całej Biblii są no, rozwinięte. To jest sprawiedliwość. Życie zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem, no najwyższym prawem, jakim jest prawo wiekuistego, wszechmogącego Boga. Proszę bardzo. Ja znam jednego sprawiedliwego. Tak. Jeżeli mogę sobie tak pozwolić na tego typu poufałość. To jest Pan Jezus. A. O innych jakoś nie wiem specjalnie, albo nie jestem do końca przekonany, bo niby jaką mogę mieć pewność, że wszyscy inni są sprawiedliwi, nikomu niczego oczywiście nie ujmując, łącznie ze sobą biorąc pod uwagę. To też sprawiedliwy dla mnie to ktoś taki jak Jezus Chrystus. Tak. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, jeżeli żyjemy zgodnie z prawem podanym przez Jezusa Chrystusa, jeżeli no, zgłębiamy to prawo, z Jego pomocą chcemy podążać, czynić, to idziemy drogą sprawiedliwości. Mimo to, że całe Słowo Boże mówi, że jesteśmy grzeszni. Ale jednak jeżeli wybieramy mądrość
sprawiedliwość Boga i w tym kierunku pragniemy podążać, no to możemy mówić, że podążamy, czy staramy się podążać drogą sprawiedliwości, no tego doskonałego, sprawiedliwego człowieka, gdy był na ziemi, istoty, jaką jest Jezus Chrystus. Proszę bardzo. No tak, najwyższym wzorem i jedynym jest Jezus Chrystus. Tak. Ale ludzie chcący Go naśladować też w pewnym stopniu wpisują się w tą sprawiedliwość, bo naśladują wzór sprawiedliwości. Jednym się to udaje bardziej, drugim mniej, no ale ten kierunek sprawiedliwości, kierunek na Jezusa Chrystusa jest dobrym kierunkiem, zgoda, pożądanym. Jakie są skutki tego, jeżeli podążamy i obieramy sprawiedliwość Jezusa Chrystusa jako tą sprawiedliwość, której chcemy naśladować? Mamy piękny wiersz pamięciowy zapisany w Księdze Przypowieści, rozdział 10 i wiersz 6. Może ktoś odczyta te słowa. Błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. Tak. Czyli jeżeli podążamy tą sprawiedliwością Bożą na wzór Jezusa Chrystusa, to jest powiedziane, że spoczywa na nas, czy na każdym, który tą drogą chce podążać. Co według tego wiersza? Błogosławieństwo. Błogosławieństwo. No warto teraz zapytać, co to jest błogosławieństwo? No to jest szczęście. To jest szczęście, tak? Szczęście, mądrość, można powiedzieć, bo sprawiedliwość łączy się też z mądrością i w wielu tekstach występują jako synonimy. Sprawiedliwy, mądry. Tak, oczywiście. Generalnie bardzo często się podkreśla, że błogosławiony to szczęśliwy. Tutaj te wypowiedzi Jezusa Chrystusa na górze, błogosławiony, jeżeli kto tak żyje, jeżeli ktoś tak postępuje, to jest inaczej, jest to często choć też tłumaczone jako szczęśliwy, kto tak postępuje i kto tą drogą podąża. Sprawiedliwość jakiego życia dotyczy? Bo może to tylko dotyczy no, życia duchowego, czy no, jakiego życia dotyczy sprawiedliwość? Ja myślę, że właśnie przypowieści Salomona bardzo pięknie pokazują, że dotyczy całościowo całego charakteru naszego, od początku do końca we wszystkich sprawach. I jeżeli będziemy czytać te wspaniałe przypowieści, widzimy, że one są powiedziane w sposób, żeby łatwo mogły nam zapaść w sercu, w uchu, w głowie, żebyśmy mogli, powtarzając je, niejako przypominać sobie nieustannie. Tak sobie czasem pomyślę, że szkoda, że nasz kodeks karny czy kodeks cywilny nie jest napisany tak jak przypowieści, które ludzie bardzo często cytują. Łatwo jest je zapamiętać. One dotyczą wszystkich sfer życia i w związku z tym łatwo się uczymy, przypominamy sobie, wspominamy te zasady, które są zawarte w charakterze sprawiedliwego, czyli tak Pana Jezusa. Tak jest. Czyli całościowe, one dotyczą nawet tego życia doczesnego, tak jak to jest oddane czy napisane w Księdze Przypowieści w 10 rozdziale od wiersza 3 po 5. Przypowieści Salomona, 10 rozdział i 3 wiersz. Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Tak. To są te zasady, które mamy w Piśmie Świętym, które dotyczą, moglibyśmy powiedzieć, tego życia doczesnego. I jest powiedziane, że człowiek, który jest sprawiedliwy, to podąża tą ścieżką sprawiedliwości, nie będzie cierpiał głodu,
czy też innych rzeczy, pod warunkiem jedno, że te zasady sprawiedliwości Bożej nakreślone w Piśmie Świętym będzie respektował. Ktoś powie, no dobrze, ale ja znam takich ludzi, którzy mienią się być sprawiedliwymi i cierpią głód, czy prześladowanie i tak dalej. No dlatego też w poprzednich lekcjach było napisane, idź do mrówki leniwcze i pracuj. I w tych tekstach również to jest podkreślone. Czyli podążanie tą drogą czyni nas szczęśliwymi, no i w jakiś sposób zaspokaja to nasze doczesne życie. Ilustracją tego, jacy są bezbożni w stosunku do sprawiedliwych, jest dla mnie wypowiedź psalmisty w psalmie 73. Chciałabym zacytować. Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych pragnień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Zwróćmy jednak uwagę, że w momencie, kiedy on zazdrościł, to już nie jest sprawiedliwy. Zatem jak mówimy o tych, którzy sprawiedliwi są i że oni patrzą z zazdrością, że niepobożnym się powodzi, a oni może cierpią głód czy coś, to pytanie, czy rzeczywiście są do końca sprawiedliwi, bo sprawiedliwi, jak już powiedzieliśmy, to posiadający charakter Chrystusowy, który się nigdy nie skarżył na swoją biedę, na kłopoty, na inne rzeczy, ponieważ my musimy patrzeć jeszcze w kontekście wieczności. Tak. I dlatego tam w tym psalmie, później już nie będziemy obszernie tego psalmu analizować, tam jest podkreślone, że gdy zobaczyłem na koniec ich, gdy popatrzyłem do świątyni, jaki koniec będzie, dopiero zobaczyłem, że to jest tylko jakieś chwilowe, to się wydaje, a gdy jednak popatrzymy na koniec, to widzimy, że koniec jest zły, koniec jest wprost tragiczny. I komentuje, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Tak. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. Tak jest. W psalmie, w przypowieściach raczej tym 10 jest powiedziane, że ta sprawiedliwość ma wpływ całościowy na nasze doczesne życie, jak również na nasze duchowe życie, że nie zazdrościmy, nie pożądamy i wiele innych jest właśnie w tym 10 rozdziale, szczególnie od wiersza jest to 6 po 7. Proszę. No, wydawać by się mogło, że sprawiedliwość to jest pojęcie takie teoretyczne, a tutaj psalmista w 10 rozdziale w 1 wierszu mówi: mądry syn sprawia ojcu radość, syn głupi jest zmartwieniem dla matki. Jest to wpływ na rodzinę. Tak. Postępowanie każdego człowieka oddziałuje na najbliższych, na dalszych, na osoby, z którymi się spotykamy i to zarówno wpływ dobry, jak i zły. Ten wpływ mądry, można by powiedzieć inaczej, jak i wpływ głupi, bo na takich przeciwieństwach i kontrastach są zbudowane te przypowieści Salomona. Sprawiedliwość, inaczej mówiąc, przestrzeganie prawa, ale każdego prawa, i Bożego, i społecznego, i państwowego, i drogowego, rodzinnego, a więc całościowo, zawsze przynosi korzyści. Zawsze. Niezależnie od tego, kiedy te korzyści będą, ale ono zawsze, i w to powinniśmy ufać. I Słowo Boże we wszystkich tutaj przypowieściach, we wszystkich tych prawach tak. Właśnie mówię o tym, że ostatecznie właśnie to się opłaci. Więc nie potrzeba zrzędzić, a taki jestem sprawiedliwy i jakoś nie widzę tego błogosławieństwa, tego szczęścia. Przyjdzie czas i na to szczęście. Tak. Tym idealnym prawem to jest prawo Boże, to cośmy podkreślali. I wszelkie inne prawa, nawet te prawa opracowywane przez człowieka, bo tam to jest autorstwa Bożego, co jest w drugiej księdze wyjścia, w drugiej księdze Mojżesza, tam w 20 rozdziale, ale wszelkie inne prawa w sposób lepszy, udolny, czy może nie, mniej udolny, opierają się na tym prawie Bożym. Tutaj na podstawie tego, co było podkreślone, no co by było, gdy nie respektujemy kodeksu
drogowego na przykład. Chwilowo może się nam wydawać, że szybciej gdzieś dojedziemy, czy jeszcze coś, ale skutki tego są tragiczne. Dla nas, jak również dla tych, z którymi mamy bezpośredni kontakt. Bo też jeszcze warto podkreślić, że jesteśmy nie jednostką jakąś wyizolowaną, ale żyjemy w społeczeństwie, że nasze zachowanie, nasza sprawiedliwość, czy życie zgodnie z tym prawem, ma też wpływ na innych ludzi. I o tym też musimy pamiętać. Największy wpływ na ludzi mamy przez usta. Mówimy, rozmawiamy, odzywamy się, wyrażamy nasz stosunek do prawa. Często mówimy, a co mnie obchodzi tam jakieś prawo? Albo, że prawo to jest po to, żeby je ominąć. Ważne jest to, co ja mam w życiu i tak dalej. Zatem już przez samo wypowiedzenie, niezależnie od tego, czy coś ktoś złego zrobi, czy nie, ale fakt, że głosi coś podobnego, już stwarza konflikt społeczności, ponieważ wyraża opinię, którą ktoś powtarza, a on mówi tak i tak i też mu dobrze jest, przykładowo, nie? Tak. Więc usta same, więc wypowiadanie tych różnych myśli także ma wielkie znaczenie i człowiek mądry, przestrzegający prawa, nie mówi głupot, że warto omijać prawo, albo że z nieprzestrzegania prawa są jakieś korzyści, czy coś takiego. Przeciwnie, z całą pewnością według Słowa Bożego, ci, którzy nie przestrzegają prawa Bożego, czy jakiegokolwiek innego, będą kiedyś tego żałować, w przeciwieństwie do tych, którzy jednak mają naturę przestrzegania i postępowania właściwego. Tak. Ja jednak zauważam... Przepraszam. Proszę. No właśnie, największy wpływ na innych mamy właśnie przez słowa. To za pomocą mowy kontaktujemy się, wyrażamy nasze opinie, pochwały czy uwagi. I bardzo zgrabnie ujął to Salomon w 10 rozdziale i 11 wierszu. Tak? Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. Tak. Ta dwojakość tutaj się powtarza. Słowa mogą budować. Mogą tworzyć dobrą, przyjazną atmosferę. Są krynicą życia. Dają życie pełne, spokojne życie i tak dalej. A słowa, które usta bezbożne, no, kryją bezprawie, kryją złe rzeczy i tak dalej. To jest dobre to określenie, które w przypowieści, w tym rozdziale 10, jak było 11 wiersz, że są krynicą życia. Natomiast słowa te niezgodne z tą, są bezprawiem, które powoduje skutki. Waldemarze. To bardzo koresponduje z wypowiedziami Pana Jezusa i to kilkoma, które mówi o wodzie życia, o źródłach życia. Więc przy Samarytanką, kiedy rozmawiał przy studni, no przepiękna historia. Jakże pięknie z tym starym przecież tekstem już w tym momencie w stosunku do czasów Pana Jezusa pokrywają się. No Panie, w Starym Testamencie też mamy, że opuścili Boga, opuścili mnie źródło żywych wód. Tak, tak jest. Chrystus pięknie. Ze świątyni wypływa woda życia, tak samo. Tak jest, tam. Ze świątyni, która jest obrazem zbawienia, jak będziemy zbawieni, no to stamtąd ta woda wypływa. I słusznie, jak było podkreślone, Jezus Chrystus do Samarytanki powiedział, to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, że wody, które ja ci dam, czyli nauki, którą ja ci przekazuję, no to nigdy więcej pragnąć nie będziesz, tak, ale twoje życie, może i doczesne, a przede wszystkim twoje życie duchowe będzie zaspokojone. No, jest bardzo fajny tekst jeszcze, jak mówimy o tym słowie, 10 rozdziale przypowieści Salomona, 19 werset. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Tak jest. Tak więc to ważenie słowa, nie takie gadanie, byle sobie pogadać, to jednak jest różnica. Zanim coś powiem, to znaczy powinienem pomyśleć o tym, jakie skutki będą moich słów.
tam w poprzednim kwartale studiowaliśmy, tak, że słowa są, język przyrównany jest do czego? Do ognia. Ognia. Do mały ognia, organ, a wiele tak, do steru, złego. No. Ale także do miecza. Tak jest. I dlatego też, obyśmy w naszym życiu kierowali się słowem samego Boga i zawsze zastanawiali się, to co powiem, jaki tego skutek będzie dla mnie, ale nie tylko dla mnie, jaki tego skutek będzie również dla tych, którzy mnie otaczają, dla mojej rodziny i tak dalej. Bardzo ważne rzeczy. Dobrze. Usta, niech rzeczywiście usta będą ustami sprawiedliwego. Czyli ktoś, a mówiliśmy sprawiedliwość, to życie zgodnie z prawem Bożym. I dlatego niech te usta wypowiadają tylko to, co jest zgodne z Bożym prawem. Tak. Ja bym chciała dodać, że jest pewien warunek, żeby to prawo Boże przyjmować, żeby w ogóle przyjmować prawo, to jest warunek. Jest powiedziane człowiek mądrego. Kto? Gdzie to jest człowiek zapisane? 8, werset 10 rozdziału. Tak. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania. Mądrego serca. Tak. A więc nie każdy przyjmuje przykazania. Tak. Lecz gadatliwy głupiec upadnie, to ciąg tak dalszy. Ale człowiek mądrego serca. Tak. Ja właśnie, ktoś pytał mnie o pewną osobę, nie warto, kogo to dotyczyło oczywiście, na czym polega jej wartość. Bo w tym wypadku była to kobieta. A ja odpowiedziałem, mało mówi, a jak mówi, to mówi mądrze. Bo mówi zgodnie z nauką Bożą, zgodnie z zasadami Bożymi, zgodnie z przykazaniami. Chciałbym przeczytać... Wierzę, że wiele takich osób jest. Chciałbym przeczytać fragment z 11 rozdziału przypowieści Salomona, ponieważ on jest bardzo odpowiedni tak na czasy polskie, dla Polaków, dla polityków, tak, dla członków różnych partii, dla parlamentarzystów. To jest doskonały wręcz tekst, który chyba warto przeczytać. To jest tak, 11 rozdział i 11, od 11 wersetu. Proszę bardzo. Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je. Człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim, lecz mąż roztropny milczy. Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnicę, lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy. Chcę tutaj wspomnieć, tak, ile pomówień słyszymy w telewizji, prawda? I jaki sposób rozmawiania, oszczerstwa. Okazuje się, że prowadzone są sprawy sądowe. Później się okazuje, że nie mają pokrycia w rzeczywistości. Wyciągane są tajemnice, które właściwie nie powinny wyjść. Co nas nie powinno to nas obchodzić, niektóre rzeczy, prawda? Tak. Ja jak na przykład gotuję obiad, może nie chciałbym, żeby wszyscy przyglądali się, jak ja go przyrządzam, prawda? Przygotowuję i tak dalej. Wolę zobaczyć już gotowy na talerzu piękny obiad i zjeść, niż patrzeć, jak kucharka taka czy inna przyrządza. Tak. Więc w rzeczywistości, w polityce i wszędzie, gdzie indziej, nie wszystko trzeba zaraz wywalić na wierzch człowiekowi i obrzydzić życie. Tak, zresztą tutaj w naszym kraju żyjemy w tej chwili w okresie wyborów i tak dalej. Ile to fałszywych przyrzeczeń, ile to fałszywych pomówień jeden na drugiego, jak to się mówi, wyciągania haków jeden na drugiego, słusznych czy niesłusznych. I warto w tym wypadku iść tą drogą sprawiedliwości, czyli opierać się na Słowie Bożym. Niech to trafi do tych wszystkich, którzy będą w tym programie wyborczym brali udział. Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że to słowo nasze ludzkie ma duży wpływ i dużą moc. Tak. To Bóg, Stworzyciel, wyposażył nas, ludzi, w moc słowa. On sam stwarzając powiedział słowo i Jego słowo było tak mocne, że świat się zmaterializował. My takiej możliwości nie mamy, ale kreujemy tę rzeczywistość duchową, intelektualną naszymi słowami. I oby ona była zawsze dobra, ta rzeczywistość budowana przez nas naszym słowem. Tak. Jeżeli byśmy podziwiali świat według mediów, to moglibyśmy popaść w poważną frustrację, ale skoro czytamy Pismo Święte,
to wówczas mamy jeszcze pewną osłodę i jakiś ratunek. Otóż mamy nadzieję. Bo jeżeli ten świat nam się nie podoba, krytykujemy go lub ktoś go krytykuje i zresztą z uzasadnieniem często, to nie musimy się załamywać, ponieważ mamy nadzieję. My musimy rozpatrywać tę sprawiedliwość, którą się mamy my kierować, nie tylko i wyłącznie w czasie teraz doczesnym, ale wiecznym. Więc to, co dzisiaj jest nieosiągalne, jest niemożliwe, to nie może nas załamywać, bo my trochę dalej dążymy. Czyli tak? Dobrze byłoby podobać się naszemu Bogu. I on o tym, o czymś takim mówi w 11 rozdziale, w 20 wierszu. Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się ci, którzy postępują nienagannie. No, wyraźna wskazówka. Kto się będzie podobał? Starajmy się postępować nienagannie. Będziemy się podobać Panu. No i chyba o to chodzi. Tak. I nawet w tym okresie, zresztą znam pewną osobę, która została wytypowana jako radna w pewnym mieście, zgodziła się, a później powiedziała, ale ja to mogę przyrzec, to mogę przyrzec, a takich rzeczy nie przyrzekam, bo nie będę w stanie ich zrealizować. Wiecie Państwo co? Przegrała wybory. Wygrali ci, którzy dużo naprzyrzekali, a wiadomo, że większość tych rzeczy, które przyrzekali i ludzie im zaufali, no, okazało się, że była nierealna nawet i nie do spełnienia. I dlatego ten wiersz, który Waldemar czytał, jest no, bardzo, bardzo dobry, że Panu pomagają się i przynoszą błogosławieństwo ci, którzy postępują w swoim życiu jak nienagannie, zgodnie z prawem, Bożym, zgodnie z realnym. No ta sprawiedliwość, o której tutaj mówimy i poniekąd mądrość, co się przewija w tych przypowieściach, jest sprawą bardzo ważną. To jest sprawa życia lub śmierci. Tak. 30 wiersz 11 rozdziału. Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. Tak. Bardzo krótko ujęte to jest i każdy z nas, każdy człowiek ma wybór. Tak. Czy chce żyć, czy być pozbawionym życia, a zależy to, jaki owoc przynosi. Tak. No człowiek jest bardzo w swoim mniemaniu bystry. Myśli sobie w ten sposób. Nachapie się teraz, ile się da, wszelkich dobroci, w jaki tylko się da sposób, a potem pójdzie się pod figurę, pod krzyż, na kolanka i opływającym bogactwie będę się starał spodobać Panu Bogu. Takich zdam. Tak. Nawet jest takie powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi. Nawet tutaj w doczesnym życiu. Ono po pewnym czasie wychodzi. Nie mówiąc to, co było już podkreślone, jeżeli patrzymy w aspekcie życia wiecznego, zbawienia, żeby się podobać Bogu i żeby Bóg w przyszłości zabrał nas do swego królestwa, tym większe ma to znaczenie. I tak jak tam w poprzedniej części, że sprawiedliwość ma takie szerokie zastosowanie i doczesne zastosowanie, nie mówiąc o wiecznym zastosowaniu. W tym 11 wierszu jest tyle pięknych, wartościowych myśli. Szkoda, że mamy tak mało czasu, ale zachęcam Państwa, żebyście czytali 10 rozdział, 11 rozdział, 13 rozdział następnie, tam między innymi w wierszu chociażby 27 jest powiedziane. Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej. Lecz kto dąży do złego, na tego ono spada. Inne myśli tutaj są, 20 już był cytowany, 27 wiersz. Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej, to już czytałem. 28. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony.
tyle pięknych myśli i w tym 10, a szczególnie 11 wierszu na zasadzie takiego kontrastu, że jeżeli postępujemy w sposób prawy, nienaganny, zgodnie z prawem Bożym, takie tego są konsekwencje. Już czasem doczesne, nie mówiąc o wiecznych. A jeżeli przestępujemy te zasady, jest też powiedziane, że no, owoc, skutek tego jest tragiczny. Byłaby to pewna odpowiedź na ten model, że póki co będę używał życia, a potem pojednam się z Panem. 28 wiersz. Tak. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie. Ale bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, mówi werset 18. Lecz ten, kto sieje sprawiedliwość, tak, ma pewną zapłatę. Tak, tak. Sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. Tak. No i znowu perspektywa albo upadku, nawet w tym krótkotrwałym terminie, albo rozwoju. Co prawda ten liść no, rozwija się czasem długo, ale jest. Tak, sprawiedliwość, czyli przestrzeganie prawa, wiąże się z posiadaniem wiedzy. No, trzeba znać to prawo. Studiowanie Słowa Bożego jest pozyskiwaniem wiedzy, ale to jest efekt mądrości. Tak. Człowiek roztropny, człowiek wybierający postępowanie zgodne z prawem, jest człowiekiem mądrym. Człowiek przystępujący odwrotnie, inaczej, jest głupcem. Tak. Więc myślę, że wolę uchodzić za człowieka mądrego. Jest tutaj bardzo wiele pouczających tekstów, które mówią o tym, jak być tym mądrym. Nie za dużo mówić, nie chwalić się nawet, nie wynosić się z tą swoją mądrością, co zrobiłem przed chwilą, być może, ale to nie dlatego, żeby się chwalić, ale że warto przestrzegać tych bardzo mądrych zasad, ponieważ dobrze jest być mądrym człowiekiem. Tak. Ja to... Mądrym według Bożej mądrości, bo według Bożej sprawiedliwości. Bożej sprawiedliwości, tak. Bo Pan Bóg naszą ludzką mądrość obraca w głupstwo. Coraz częściej łapię się na tym, że w rozmowach z kimś, czy zresztą nawet w podejmowaniu decyzji, odzywa się we mnie taki głos, a ile ja już zawdzięczam dobra temu, że postępuję zgodnie z prawem. Tak. Zgoda już tu docześnie, tak, nie mówiąc o życiu wiecznym. Tak. Na temat prawdy ludzi sprawiedliwych, szczególnie to jest w rozdziale 12. Na przykład no, przepiękne słowa są w rozdziale, w tym 12 rozdziale wierszu 18 i 19. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko na chwilę. Chwilowo może to się coś tam udawać, ale to tylko jest na chwilę. Jeszcze raz podkreślamy, nie mówiąc o życiu wiecznym czy zbawieniu. Jest też bardzo fajny tekst, który mi się podoba. Tak. To jest przeciw tym ludziom, którzy chcą widzieć wszystko albo czarne, albo białe i mają takie jakieś drastyczne zdanie w wielu sprawach. Rozdział 13 i werset 15 mówi tak. Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość. Więc oprócz wiedzy różnej i tak dalej, nawet to, że ktoś czasem coś więcej wie, może posiada sporą mądrość, nawet jeżeli postępuje sprawiedliwie, to jeszcze potrzeba zdrowego rozsądku. Popatrzcie, nie tak dawno jeszcze w telewizji powtarza się, a że tam powiedzmy za batonika kogoś do więzienia wsadzili, że tego później człowieka, który za niego zapłacił jakąś karę i tak dalej. Zabrakło zdrowego rozsądku. Wiele przykładów jest postępowania urzędniczego, czy powiedzmy innych ludzi, którzy jakby tracą z pola widzenia to, że są ludźmi, że służą ludziom, że trochę zdrowego rozsądku. Nie tylko i wyłącznie twarda litera prawa. Prawo to ludzkie jest ułomne. Nie jest takie jak Boże prawo. Jest ułomne. W związku z tym
trzeba trochę zdrowego rozsądku w tym działaniu. Tak jest. Tak. Tu ten tekst, tą wypowiedź, którą Waldemar cytował, tą pierwszą część bardzo ważną, ale druga część mówi, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby. Tak, Waldemar. Tak, odnośnie jeszcze tego 19 wiersza z 12 rozdziału, że fałszywa mowa trwa tylko chwilę. No i tak sobie możemy pomyśleć, że ta chwila, no to dzień, dwa, tydzień i wszystko się wyjaśni. A czasem obserwujemy, że ktoś żyje pozornie długo i szczęśliwie i nic się nie dzieje. Ale Słowo Boże też mówi, że całe życie ludzkie jest jak jedna chwila. Więc ta chwila to nie musi być takie coś szybkiego, że już się coś wyjaśni, tylko może w następnym pokoleniu. Ale to według Boga to też jest tylko chwila. Tak jest. Tu jest podkreślone nawet, że to właściwe, sprawiedliwe postępowanie bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często ma swoje odbicie również w postępowaniu dzieci. I dlatego wpływ tego jest daleko, daleko siężny. Tak. Dobrze. Ale teraz popatrzmy pod koniec naszego studium oczywiście. Popatrzmy jeszcze na jedną rzecz. No ale wszyscy jesteśmy ludźmi ułomnymi. Może też nam się zdarzały, czy zdarzają się wielu ludziom jakieś potknięcia. No i w takim razie, no, czy to naprawdę wszystko idzie dla naszej zguby? Czy jest nadzieja nawet dla tych ludzi, którzy popełniali pewne błędy, nie żyli zgodnie z tą Bożą sprawiedliwością? Tu nawet jest takie pytanie, czy kiedyś skłamałeś? I jakie są skutki tego? Czy widziałeś jakieś skutki tego i myślałeś o tym? Chyba więcej już tego oczywiście nie zrobię. No ale zdarzają się nam równe potknięcia, jesteśmy ludźmi słabymi. Czy istnieje dla nas nadzieja? Proszę bardzo, Waldemar. To jest coś fantastycznego. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale i w 16 wierszu są dwie możliwości. Można zginąć albo mieć życie wieczne. Tak. No i z ratunkiem, z wielką pomocą Bóg posłał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, każdy z nas ma upadki, problemy, czasem za dużo mówił, czasem za mało, czasem był ten wpływ zły, niedobry na innych, ale przez zaufanie i oddanie się Jezusowi może to być naprawione. Tylko w ten sposób. Co, dziateczki, nie grzeszcie, ale gdybyście zgrzeszyli, to mamy orędownika Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 wiersz. Tak. Dziateczki, nie grzeszcie. Czyli starajcie się postępować tak, jak przy powieściach jest napisane. Pozytywnie postępować, sprawiedliwie postępować. Tak, na co dzień. Na co dzień, tak jest, codziennie. Ale gdyby się coś zdarzyło, no to mamy pamiętać, że nie czyńcie złego. Ale gdyby coś się zdarzyło, tak jak Maria podkreśliła, mamy orędownika Jezusa Chrystusa. On jest ubłaganiem za grzechy nasze i może nam te wszystkie rzeczy być darowane i jednak zbawienie osiągalne dla nas. Kłamstwo jest bodajże najcięższym grzechem, ale wydaje nam się, że często możemy sobie jakieś takie małe, niewinne kłamstewka wprowadzać. Dopóki one nie doprowadzą nas do problemów życiowych, to sobie na nie pozwalamy. Ale wiecie, kiedy przeżyje się już problem, jak cudownie jest potem, kiedy człowiek nie musi kłamać. Ja przeżyłem w swoim życiu takie momenty, kiedy rzeczywiście
mogłem nie kłamać. Jakie to piękne uczucie, kiedy mogę we wszystkim mówić prawdę. To jest coś niezwykłego. Bo jesteś wolny. A jakie było fatalne to życie w nieustannym kłamstwie, w którym się i tak wydaje, bo człowiek nie może wszystkiego kłamstw spamiętać. A poza tym, żeby one były kompatybilne, te kłamstwa, one gdzieś wyjdą zawsze na jaw, jak czytaliśmy, że no krótkie nogi. No to tutaj jest ohydą, dla Pana są wargi kłamliwe. I pamiętajmy o tym. Tak jest. Dlatego, szanowni Państwo, jakżeż wspaniałe i piękne są rady, które niektóreśmy tylko dotknęli w księdze podanej przez natchnienie Ducha Świętego, w księdze przypowieści. I dlatego cóż nam innego pozostaje? Albo co ważniejszego nam pozostaje? Zachęcić Państwo do studiowania księgi przypowieści, prośby Boga, aby pomógł nam żyć zgodnie z sprawiedliwością, Jego sprawiedliwością, a będziemy odbierać coś pozytywnego, błogosławieństwie, szczęście już tu na ziemi, nie mówiąc o szczęściu, jakim jest zbawienie, jakim jest przyszłe Królestwo. I dlatego nam, jak również wszystkim moim słuchaczom, życzymy łaski, pomocy Bożej. Po pierwsze, abyśmy prawidłowo postępowali, sprawiedliwie. A gdyby się coś stało nawet w naszym życiu, co zrozumiemy, oj, źle postąpiliśmy, żebyśmy pamiętali to, co było podkreślone, że tak Bóg umiłował świat, Ewangelia Jana 3,16, że dał Syna swego. I to, co Maria podkreślała, dziateczki, nie grzeszcie, żyjcie zgodnie z tym, co jest w Słowie Bożym, z Jego sprawiedliwością. A gdyby nawet coś się zdarzyło, to mamy orędownika, mamy ten konfesjonał, a ten konfesjonał jest z pochodzenia niebieskiego, gdzie poszedł ten, który zapłacił za nasze winy i jest gotowy nam przebaczyć, oczyścić nas, no i jako ludzi szlachetnych, sprawiedliwych, no poprowadzić do Królestwa Bożego. Amen. No i cóż innego nam pozostaje? Tylko temu wielkiemu Bogu przede wszystkim podziękować za mądre rzeczy, które są zawarte w Piśmie Świętym i podziękować Mu za dar zbawienia, dar przebaczenia. Podziękujmy Bogu za to. W modlitwie z Waldemarem. Drogi Ojcze i Panie, uwielbiamy Cię za wielką mądrość, którą zawarłeś w swoim Słowie, o której rozmawialiśmy. Spraw, Panie, w naszym życiu, abyśmy Ciebie widzieli przede wszystkim. Ciebie jako wzór. Kieruj naszymi słowami. Kieruj naszym postępowaniem, aby przez nas i przez każdego człowieka mogła się rozchodzić Twoja miłość, abyśmy jej doświadczali i dzielili się nią na co dzień. Chwała Tobie niech będzie i wola Twoja niech zawsze będzie wśród nas. Amen. 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 Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za obecność, za wspólne rozważanie tych myśli. No i tak jak modliliśmy się, oby Pan dopomógł zgodnie z tymi zasadami, nie tylko wiedzieć, że one są, ale zgodnie z tymi zasadami postępować, abyśmy byli, tak jak wiele razy to podkreślaliśmy, abyśmy byli szczęśliwi już tu na ziemi, bardziej szczęśliwi, nie mówiąc o szczęściu w Królestwie Bożym. Szanowni Państwo, mam przywilej zaprosić na kolejne studium, które za tydzień będzie, a tytuł tego kolejnego studium jest bardzo ciekawy, stąd temat też na pewno bardzo ciekawy będzie. To, co dociera do Ciebie, nie jest tym, co widzisz. Ciekawy temat to będzie. Dlatego też w oparciu o natchnione Słowo Boże, dlatego też serdecznie Państwa zapraszam.